Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaprasza na cykl wykładów otwartych Studium Muzealne. Inauguracyjny wykład w sali lustrzanej poprowadził dyrektor Muzeum Zamkowego Maciej Klus. Gospodarz obiektu opowiadał o historii i działalności jednego z najpiękniejszych muzeów na południu Polski. Panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na organizowanie wykładów w Muzeum Zamkowym w Pszczynie? Czuliśmy taką potrzebę od wielu lat, że wypadałoby przybliżyć przede wszystkim pszczyniakom, ale nie tylko, bo mamy duże grono sympatyków, działania niejako nasze od kuchni. Ale nie będą to tylko spotkania pracowników z Muzeum Zamkowego w Pszczynie, ale będą również to spotkania z zaproszonymi gośćmi. Chcemy, aby wiadomo było, co się u nas w zamku dzieje i jak się dzieje. Spotkania, które będą odbywały się w ostatnią środę miesiąca, mają charakter otwarty. Każdy może przyjść i posłuchać wielu ciekawych informacji na temat dziejów zamku i regionu. Co będzie prezentowane na tych wykładach, na tych spotkaniach? Pierwszy wykład był poświęcony sprawom bieżącym, co o historii muzeum, nie zamku, ale muzeum, o tym, co planujemy, co zrobiliśmy w bardzo wielkim skrócie, bo inaczej zajęłoby to kilka godzin, myślę, byłoby niecelowe. Kolejny wykład będzie poświęcony konserwacji. Następny naszym zbiorom, zarówno malarstwu, jak i grafice. Będzie również mowa w najbliższym czasie o sądownictwie na ziemi pszczyńskiej. No i tak można wymieniać wiele takich tematów. Ja wymienię tylko te wymieniłem na najbliższe miesiące. Wykłady ciekawych osobistości nie będą jedyną atrakcją spotkań w Muzeum Zamkowym. Na wszystkich miłośników pszczyńskiego zamku, którzy będą brać udział w studium muzealnym, czeka zwiedzanie niedostępnych dla zwykłych turystów apartamentów i pomieszczeń. Postanowiłem, że będziemy pokazywać te wnętrza, które normalnie z powodów bardzo prozaicznych, praktycznych nie są udostępniane. Czy to pomieszczenia, gdzie nie sposób zapanować nad większą ilością zwiedzających, czy pomieszczenia nadzwyczaj małe, jak na przykład apartament księżnej Daisy, piwnice, może tajne przejście, ale nie chcę za dużo tutaj zdradzać, to będzie niespodzianka. No to ta niespodzianka dzisiaj już została ujawniona, dzisiejsze spotkanie na strychu. Co tam na strychu czeka turystów dzisiaj? Dzisiaj osoby, które udają się, już są w tej chwili na strychu, zobaczą przepięknie odnowione wnętrza, które w czasach Hochbergów miały znaczenie gospodarcze, ale były to również miejsca, w których przebywała służba. Tam są przepięknie zachowane piece, oryginalne drzwi, nie mówię o podłogach sprzed 130 lat drewnianych, a dzisiaj znajdują się tam magazyny oraz pracownie konserwacji zabytków. Trzeba jeszcze dodać, że również urządzenia techniczne tam się znajdują. Tam dojeżdżała w dawnych czasach winda. Tam znajdują się zbiorniki związane z ówczesnym centralnym ogrzewaniem i również systemem rurociągów czy dostarczaniem wody. Za miesiąc, a dokładniej 30 maja, odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Studium Muzealne. Wykład poświęcony konserwacji i renowacji poprowadzi Jan Gałaszek. Początek spotkania w sali lustrzanej o godzinie 17. Na koniec, komu pan poleci tego typu spotkania u was w zamku? Myślę, że wszystkim tym, którym bliskie są sprawy związane z pałacem, z historią naszego regionu. No i nie tylko, bo nie będziemy mówić, nie ograniczać się tylko do zamku w Pszczynie, ale do ogólnie pojmowanych ciekawych wydarzeń z regionu, z historii sztuki, z rejonu historii sztuki czy kultury ogólnie mówiąc. Warto dodać, że wszystkie spotkania są bezpłatne. Wszystkie spotkania są bezpłatne, jak najbardziej.